Witam Państwa bardzo serdecznie. Joanna Gadomska z tej strony. Ja chciałam jeszcze nawiązać do wystąpienia wcześniej, jak tutaj Lech Wikaryjczyk mówił o tym, że na platformie są konferencje, które zostały zorganizowane w czasie COVID-u. Potwierdzam, zostałam również zaproszona dla nauczycieli przyrody, więc wszystkie są dostępne, wystąpienia mogą Państwo zobaczyć. A ja dzisiaj chciałam porozmawiać z Państwem na temat supermocy i wiary w siebie i swoje własne możliwości. W mojej pracy w szkole, w której pracuję, uczę biologii, ale oprócz tego, że uczę biologii, prowadzę również wiele takich zajęć z moimi uczniami rozwijających, zajęć z kreatywności, a także takich zajęć, które budują u ucznia poczucie własnej wartości. Zaczęło się od tego, że kiedy skończyłam tutaj studia podyplomowe z doradztwa zawodowego, gdzieś zauważyłam, że ważne jest to wzmocnienie u uczniów. Bardzo często zadajemy sobie pytanie, sobie, ale przede wszystkim również i naszym uczniom. Podczas tych wszystkich zajęć, kiedy rozmawiamy z uczniami, jaka jest ich mocna strona, w czym są najlepsi, to nagle okazuje się, że uczniowie mają problem, żeby wymienić swoją mocną stronę. Gdybym teraz każdego z Państwa zapytała, co jest Państwa mocną stroną, to myślę, że niewielu z Państwa tak na raz, dwa, trzy bardzo szybko udzieliłoby odpowiedzi. Chociaż jesteśmy tutaj w takim cudownym gronie, że na pewno Państwo je mają, bo już samo to, że Państwo w niedzielę rano są tutaj z nami wszystkimi, to już jest na pewno Państwa supermoc i wierzę, że na koniec konferencji wyjdą wszyscy Państwo wzmocnieni jeszcze bardziej. No i okazało się właśnie, że podczas tych moich rozmów z uczniami no nie wszyscy potrafią wymienić te swoje mocne strony, nie wiedzą, w czym są najlepsi, natomiast znacznie więcej potrafią powiedzieć, w czym są słabi, co jest ich słabą stroną, czego nie potrafią robić. No i to spowodowało, że powstał również pewien projekt, o którym zaraz Państwu powiem. W czasie tych rozmów z moimi uczniami rozmawialiśmy, dlaczego oni nie znają tych swoich mocnych stron i bardzo często okazywało się, że oni tych swoich mocnych stron nie znają dlatego, że nikt z nimi na ten temat nie rozmawiał, bo od najmłodszych lat właściwie słyszą o tym, że nie mogą się przechwalać, że no nie mów, w czym jesteś najlepszy, że trochę pokory. Dodatkowo bardzo często boją się tego, że inni uczniowie gdzieś wywołają u nich uśmiech, ironię, że będą wyśmiewani przez innych uczniów. Bardzo często również jest tak, że w swoim rodzinnym domu słyszą, to zrobiłeś źle, to trzeba poprawić i oni właściwie są wzmacniani, ale od tej drugiej strony, że więcej uwagi poświęca się na ich słabe strony, a nie na ich mocne strony. I ja właściwie jestem też takim przykładem takiego dziecka, które gdzieś jak chodziłam do szkoły, bardzo często słyszałam, jeszcze popraw to, jeszcze nie zrobiłaś tego, jeszcze nie opanowałaś tego. I myślę, że w bardzo wielu szkołach również jest tak, że my często mówimy uczniom, co mają poprawić, w związku z czym nasi uczniowie tak często w momencie, kiedy robimy sprawdzian, pierwsze pytanie, jakie zadają, a kiedy można to poprawić. Natomiast nie doceniamy tego, jaki potencjał mają w sobie, nie doceniamy również tego, w czym oni są najlepsi. No i taki rysunek, który kiedyś znalazłam na pewnej stronie, że właściwie nie każdy uczeń no posiada wszystkie te supermoce, takie jak, nie wiem, osoba siedząca po stronie prawej czy po lewej stronie. Każdy z nas jest zupełnie inny. I jeżeli ja nie mam zdolności matematycznych, to nie znaczy, że jestem gorszą osobą, bo być może mam jakieś inne ukryte zdolności, tylko jeszcze być może nieodkryte, tylko jeszcze trzeba właśnie je poznać i dalej doskonalić. Janusz Korczak kiedyś bardzo pięknie powiedział, dzieci rodzą się ze skrzydłami, a nauczyciele pomagają im je rozwinąć. Więc wierzę w to, że Państwo będą pomagali tym swoim uczniom właśnie te swoje mocne strony odkryć, że to właśnie dzięki nauczycielom w szkole uczniowie dostaną skrzydła. To jest samochód. Żeby on mógł jechać, czego potrzebuje? Potrzebuje paliwa. No właśnie, potrzebuje paliwa. Nie tylko nasi uczniowie, ale każdy z nas. I ja jestem żywym przykładem, chodzącym tutaj, że w momencie, kiedy otrzymałam odpowiednie paliwo,
urosłam, dostałam swoje skrzydła. Dzisiaj zastanawiałam się, jaką sukienkę ubrać na dzisiaj, bo mam jeszcze taką z wielkimi skrzydłami na plecach. Sukienkę od kiedy mam, kiedy urosły moje skrzydła. Wtedy, kiedy poznałam cudownych ludzi, cudownych nauczycieli, wtedy, kiedy zaproszono mnie do grupy Superberwszy i wtedy, kiedy mogłam rozwinąć swoje skrzydła, wtedy, kiedy poznałam wielu cudownych ludzi, którzy są tutaj dzisiaj i siedzą tutaj na tej konferencji, których znam mam tylko od strony takiej kontaktu internetowego, a dzisiaj miałam, czy wczoraj miałam okazję również poznać. Agata Baj tam siedzi, ona ma cudowną sukienkę. Ona właśnie, ja mam bardzo podobną. Agata, pokaż, jaką masz sukienkę. Ale, to już nic nie będę mówiła. Ale, więc no właśnie. No więc właśnie, my wszyscy potrzebujemy odpowiedniego paliwa do tego, żeby jechać. Oczywiście, czy ten samochód bez paliwa da radę jechać? Da, bo ja go mogę popchnąć. Ale ile czasu dam pchać ten samochód? Ile czasu, ile siły, ile energii spowoduje to, że ten samochód ruszy? No właśnie, damy radę ruszyć ten samochód, ale... Czy będę się wtedy czuła dobrze? Czy będę szczęśliwa? Dlatego chodzi o to, żebyśmy mieli to swoje paliwo, które spowoduje, że my ruszymy z miejsca. Nie tylko nasi uczniowie, ale również my. Zawsze moim uczniom powtarzam, że każdy nauczyciel musi być autentyczny w tym, co robi. I czasami trudno mi było mówić moim uczniom, że uwierz w siebie, masz swoje mocne strony, kiedy mówiłam im, uwierz w siebie, no dasz radę. Natomiast w momencie, kiedy my jesteśmy pewni siebie, my wiemy, że jesteśmy na tyle dobrzy w tym, co robimy, to nasi uczniowie naprawdę to wszystko od nas pobierają, wyciągają i również wierzą w siebie. Skąd temat dzisiejszego naszego spotkania? Stąd, że pewien pan, Martin, powiedział, że kluczem do sukcesu i szczęścia nie jest właśnie korygowanie wad, ale to, że my mamy wykorzystywać i mocno wierzyć w swoje silne strony. I ja, słuchajcie, od pewnego czasu, kiedy ten cytat po raz pierwszy przeczytałam, mocno wierzę i u moich uczniów staram się tylko i wyłącznie szukać ich dobrych cech, ich mocnych stron, natomiast nie mówić o tym, w czym są słabi, bo być może ich zainteresowania są zupełnie inne. Dlaczego ważne jest to, żeby uczniowie znali te wszystkie swoje mocne strony? No właśnie, bo na tym można zbudować swój życiowy fundament. Warto wiedzieć, na czym oprzeć swoje wszystkie działania. Mamy takie poczucie spełnienia, a nawet jeżeli czasami nam się nie udaje, ale wiem, że wykorzystywałam te wszystkie moje mocne strony, to czasami łatwiej jest mi znieść tą porażkę. Dalej, jeżeli wiem, co jest moją mocną stroną, no to ja będę wszystko robić, będę te mocne strony szlifować, żeby w przyszłości odnieść sukces. Często tak jest, że uczniowie, którzy przychodzą do szkoły, nie bardzo jeszcze wiedzą, co chcą robić dalej, co chcą robić w przyszłości, ponieważ ja pracuję w szkole ponadpodstawowej, w szkole średniej i uczniowie nawet w klasie maturalnej nie wiedzą, gdzie chcą iść dalej. I kiedy rozpoczynamy serię takich warsztatów o mocnych stronach, nagle okazuje się, że o, to może to jest kierunek, mój kierunek, żebym właśnie tą moją mocną stronę dalej kształcić i w tym kierunku iść ku przyszłości. Nie wiem, czy Państwo znają, no właśnie, cudowny człowiek, od którego też zaczęła się taka moja przygoda tutaj właśnie z tymi wszystkimi mocnymi stronami, a tak naprawdę zaczęła się od tego, nie wiem, czy Państwo widzieli ten film. Jeżeli nie, to polecam do zobaczenia z wszystkimi uczniami. Na lekcję wychowawczą filmik świetnie się nadaje, bo to jest filmik 20-minutowy, więc na lekcję wychowawczą jak najbardziej można zobaczyć. Cyrk motyli, jeżeli ktoś nie widział jeszcze, to polecam, żeby ze swoimi uczniami zobaczyć. Tu jest cudowna recenzja napisana o tym filmie, ale myślę, że każdy, kto zobaczy, zrozumie, jaki ważny przekaz jest właśnie w tym filmie. Nikt tu właśnie gra jedną z głównych ról. Film nadający się na lekcję wychowawczą, bo uczy wieloaspektowo. I podbudowuje, i pokazuje właśnie tutaj tolerancję względem drugiego człowieka, więc w związku z czym bardzo serdecznie polecam. Czego potrzebuje każda jedna mocna strona? No po pierwsze, tego, że my ją musimy w sobie dostrzec. Ona musi być odkryta.
Nasi uczniowie po wielu rozmowach, kiedy z nimi przeprowadzam, oni tych mocnych stron nie znają, bo nie wiedzą, że to ich mocną stroną jest. Potrzebuje uwagi. Musimy skupić się i poznać tą swoją mocną stronę. Musimy ją również zaakceptować, bo niektóre mocne strony są takie, że komuś może wydawać się, że to nie jest mocna strona, że ona jest kontrowersyjna, więc musimy ją zaakceptować. Zaakceptować u siebie, ale również w środowisku, które jest dookoła nas. I często jak się Państwo popytają swoich uczniów, co najbardziej lubią robić, być może zdradzą jakieś swoje skrywane tutaj te mocne strony, które my powinniśmy zaakceptować. Czego jeszcze? Mocna strona potrzebuje również wysiłku i pracy, aby dalej je doskonalić. Czyli nie skupiam się na tych moich słabych stronach, bo ja chcę jej wyćwiczyć, tylko skupiam się na moich mocnych stronach i je ćwiczę, żeby po prostu być jak najlepszym. Ale mocne strony potrzebują również takiej świadomości, że my nadal możemy popełniać błędy. Powstała na Facebooku, jest również cudowna grupa, gdzie nauczyciele podejmują tematykę błędów, że uczniowie mogą popełniać błędy, że nauczyciele mogą popełniać błędy. Uczymy się wtedy, kiedy popełniamy błędy, bo wyciągamy z tego wnioski i wtedy uczymy się najwięcej. Kiedy właśnie szlifujemy te swoje mocne strony, to powinniśmy mieć również świadomość tego, że jak teraz mam tą moją mocną stronę, to nie znaczy, że teraz już mogę spocząć na laurach i nic nie mogę robić, tylko żeby ciągle dalej te moje mocne strony szlifować. To jest taka grafika, którą moim uczniom często podsyłam na początku roku, gdzieś tam w środku, wysyłam im na różne grupy uczniowskie, żeby właśnie każdy z nich bardzo mocno uwierzył w siebie, że naprawdę są w stanie zrobić wszystko i wiele osiągnąć, ale muszą zrobić tak jak ten kot tutaj, popatrzeć w lustro i mocno w siebie uwierzyć. Mały kot, a nie kot. No i z tego względu od 19 do 23 października, czyli już niebawem, wraz tutaj z Katarzyną Włodkowską, nie wiem, gdzie tutaj Katarzyna gdzieś jest albo jej nie ma. Była, ale już jej, o jest Katarzyna Włodkowska właśnie. Razem z Katarzyną Włodkowską tutaj chcemy zaprosić Państwa do dołączenia do Tygodnia Uczniowskiej Supermocy. Udało się nam zorganizować super akcję, Dzień Dziecka z Supermocą. Jeżeli będzie jeszcze czas, to być może puszczę filmik, chociaż wiem, że dużo gadam, ale zobaczymy. I to jest, proszę Państwa, taka nasza duża ogólnopolska akcja, gdzie chcemy, żeby w ciągu tygodnia w wielu szkołach pozytywnie wzmocnić uczniów. Mamy tutaj cudowne patronaty, nauczycieli roku, głos nauczycielski. Naprawdę my Was bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby do nas dołączyć. Na Facebooku jest grupa o tej samej nazwie, Tydzień Uczniowskiej Supermocy, gdzie właśnie przygotowujemy się do tego, żeby w październiku ruszyć z taką dużą siłą i pozytywnie wzmocnić uczniów. Ale chcemy również pozytywnie wzmocnić nauczycieli, w związku z czym poszukujemy nauczycieli teraz, którzy nagrają taki mały, krótki filmik moją mocną stroną jest albo z moją supermocą i chcemy przygotować taki film, który pozytywnie wzmocni nauczycieli. Chcemy również pokazać, że naprawdę nauczyciele w Polsce mają supermoce i są świetni. I jeżeli podeślemy uczniom ten filmik, to pokażemy, że nauczyciele mają supermoce, że możemy razem wspólnie działać. No i po prostu pokażemy również, że naprawdę nauczyciele w Polsce są cudownymi, kreatywnymi i aktywnymi ludźmi. No i to, co przyświeca tej naszej Tygodniowi Uczniowskiej Supermocy, to, że chcemy właśnie stworzyć, żeby w tej naszej szkole, ale i nie tylko w szkole, ale w środowisku dookoła nas, nagle stało się brylantowo, bo każdy z nas jest diamentem, ale ten diament musi zostać oszlifowany, musi zostać odpowiednio przerobiony. To jest tak jak w jubilerstwie. Każdy z nas może stać się takim brylantem i my to wielokrotnie musimy powtarzać naszym uczniom, że oni mogą, że mogą, że chcą. Teraz chcę Państwu podać kilka takich przykładów, to co już na grupie gdzieś tej naszej Tydzień Uczniowskiej Supermocy, jakie działania podejmujemy. No właśnie chcemy, żeby uczniowie uwierzyli mocno w siebie. Jednym z takich zadań projektowych jest
przygotowanie takich wielkich skrzydeł, które mogą właśnie być powieszone czy gdzieś w klasie, czy w szkole, takich na tle, których uczniowie mogliby siebie sfotografować. My chcemy takie duże skrzydła przygotować. To na tych zdjęciach, które teraz Państwu pokazują, to są pióra, które wykonał każdy jeden uczeń z mojej szkoły, z którym ja mam lekcje. I my z tych piór, każde pióro jest podpisane imieniem i my z tych piór chcemy przygotować właśnie takie wielkie skrzydła. Pierwotnie skrzydła miały być w pracowni mojej, czyli biologicznej, natomiast przychodzili do mnie uczniowie z innych klas, że proszę pani, my też chcielibyśmy takie zdjęcie, w związku z czym jest propozycja, że być może gdzieś na holu szkoły te skrzydła wielkie powstaną. Na grupie wielu nauczycieli już wrzuca, jakie oni wykonali skrzydła, jakie robią pióra, więc mamy nadzieję, że zadzieje się całkiem dużo. To są zdjęcia z mojej klasy. My mamy taką gadającą ścianę, motywującą dla uczniów. Ona została przygotowana, tutaj za chwileczkę też dziewczyny będą mówiły, Marlena tutaj jest Kowalska, która będzie mówiła o cudownym akcji, o Dniu Kropki. I to jest gadająca ściana, która została przygotowana przez moich uczniów z okazji Dnia Kropki, gdzie na każdej tej kropce uczniowie wypisywali jakieś hasła motywujące dla innych uczniów. I moi uczniowie pierwsze co jak wchodzą do klasy, a widzę, że niekoniecznie są w dobrym humorze, bo nie wiadomo jaka przed chwilą była lekcja, w związku z czym zawsze im mówię i pokazuję im, jeżeli ktoś nie czuje się okej, czuje, że energia spadła, to zawsze kieruję oczy w kierunku tej naszej gadającej ściany, żeby każdy mógł przeczytać, co tam jest napisane. Więc zachęcam Państwa do tego, żeby znaleźć gdzieś w swojej klasie takie miejsce właśnie na taką gadającą ścianę. To jest cudowne zdjęcie, które zainspirowało nas również do tego, żeby zaprosić Państwa do przygotowania takiej wystawy z lustrami. Trzeba zaopatrzyć się w lustra i oczywiście taki zrobić gazetkę z hasłem moją mocną stroną jest albo ode mnie wszystko, od kogo wszystko zależy, jestem najlepszy. Można te lustra powiesić czy jedno, czy więcej, żeby uczeń sam spojrzał w lustro i zobaczył, że jego przyszłość w jego rękach, że to on jest właśnie najlepszy, że da radę, że mocno może w siebie wierzyć. Z moimi uczniami przygotowywaliśmy różne inne akcje, przygotowywaliśmy również taką fotobudkę z tymi wszystkimi właśnie motywatorami, którzy oni tutaj wypisywali i zostały zawieszone na ścianie. Z moimi uczniami zawsze wybieramy się na spacer. Zadanie mają takie, trzeba znaleźć jakiś przepiękny kamień, a na tym kamieniu napisać jakieś hasło motywujące typu mam supermoc, wierzę w siebie, czy jakieś inne. Dlatego, że uczniowie czasami wierzą, że jeżeli mają jakiś swój mały gadżet, jakiś talizman, to wierzą w to, że może przynosić im szczęście. Niektórzy mają gdzieś koniczynę, czy jakąś małą podkowę. Muszę Państwu powiedzieć, że niektórzy moi uczniowie aż do klasy maturalnej trzymają te swoje kamienie, gdzieś tam zawsze w piórniku są i wiedzą i są spokojni, że je zawsze mają blisko siebie, więc ponieważ w czasie COVID-u myślę, że dookoła szkoły mogą Państwo na spacer wychodzić, to polecam, żeby każdy wyjść na taki spacer i odszukać najpiękniejszych kamieni, takich, które będą tylko ich. Oczywiście można przygotować również w szkole drzewo talentów, gdzie uczniowie zawieszą właśnie takie karteczki, to, w czym oni są najlepsi, po to, żeby przechodząc codziennie mocno w siebie wierzyli, zerkali. Takie zdjęcie znalazłam. My jesteśmy z innej szkoły. My jesteśmy w trakcie przygotowywania naszego drzewa talentów. Nasze drzewo talentów jest bardzo dużych rozmiarów. Obecnie przygotowujemy liście, żeby każdy na liściu mógł napisać swój talent. Natomiast na wiosnę chcemy przygotować kwiaty i uczniowie, którzy uważają, że przez ten czas nauczyli się czegoś nowego, że opanowali jakieś nowe umiejętności, żeby teraz zapisali na wiosnę na kwiatkach, jakie mają nowe moce. Proponujemy również Państwu, żeby zorganizować wiele koncertów talentów. Uczniowie uwielbiają wszystkie programy, które są na różnych kanałach telewizyjnych, gdzie mogą młodzi ludzie się zaprezentować, w związku z czym talent show jak najbardziej proponujemy, żeby zorganizować w szkole. Tu jest zdjęcie właśnie z takiego mojego szkolnego koncertu talentów, konkurs piosenki ekologicznej.
No już prawie dobiegamy do końca. Chciałam Państwu zaproponować również, że jest za darmo do pobrania przygotowany e-book przez cudownych ludzi. Poznaj z nami supermoce. Mamy tutaj nauczycieli roku, mamy cudownych edukatorów, nauczycieli, neurodydaktyków, którzy właśnie przygotowali zbiór gier, ćwiczeń, zadań, całe gotowe scenariusze lekcji, w jaki sposób zorganizować z uczniami akcję Tydzień Uczniowskiej Supermocy, w jaki sposób przygotować właśnie lekcję wychowawczą, konkretne przykłady, konkretne ćwiczenia, które mogą Państwo pobrać i wydrukować. Tyle na koniec. Cieszę się bardzo, że mogłam się tu dzisiaj z Państwem spotkać i życzę Państwu tego, żeby Państwo odkrywali swoje mocne strony i dostrzegali wszystkie mocne strony swoich uczniów. Dziękuję ślicznie. Wspaniale.